Łukasz, jak podoba Ci specyfikacja tego rajdu? Nie no, rajd jest bardzo fajny, super odcinki. Troszkę może są zbyt piaszczyste, co powoduje, że no, nie możemy nawiązać walki z autami Super 2000, co na polskim nam się udawało, kiedy trasa była twardsza. Tutaj w tym piasku, po tych dziurach w kolejnie, one niestety są sporo szybsze od nas, także tutaj jakby no, uciekła ta nadzieja na zwycięstwo. No ale będziemy jeszcze dzisiaj próbowali walczyć o trzecie miejsce z Michałem i zobaczymy, co da się zrobić. Łukasz, opowiedz mi, jak oceniasz bezpieczeństwo tego rajdu? No ja nie zauważyłem osobiście żadnych, że tak powiem, błędów organizatora. Wszystko jest dobrze zabezpieczone, kibice stoją daleko od trasy. Ani raz nie zdarzyło nam się, żeby gdzieś była jakaś nerwowa sytuacja spowodowana przez kibiców. Łukasz, powiedz mi, co sądzisz o odblaskach? Wszelkiego typu odblaskach blaskowych, odblaskach na rowerach. Jest to obowiązkowe dla dzieci w wieku do 15 lat. Czy uważasz, że powinny takie dzieci to nosić, no, chociażby z całego obowiązku, czy osoby starsze również? Na pewno to pomaga zobaczyć człowieka na drodze. No, każdy z nas, kto jeździ samochodem i jedzie w nocy gdzieś przez nieoświetlony teren, wie, co daje ten odblask, że po prostu jest szansa kogoś zauważyć, a nie, że napada się na kogoś i w ostatniej chwili dopiero się go zauważa. Łukasz, jak ty mógłbyś udzielić porady kierowcom, użytkownikom dróg, tak żeby było bezpiecznie, żeby żyło się bezpiecznie, żeby żyło się fajnie? Na pewno więcej luzu za kierownicą, wyrozumiałości dla innych kierowców. Przede wszystkim głowy, aby jechać z głową i nie zagrażać swojemu życiu ani życiu innych. Ty często w okolicy dyktujesz cięcia zakrętów. Czy użytkownikom dróg też byś to polecał? Nie. Niestety, jak się jeździ po cywilnej drodze, to trzeba jeździć swoim pasem i trzymać się przepisów. Łukasz, powodzenia, dziękuję i do zobaczenia. Ja nie dziękuję, bo się sprzeda. A, zupełnie nowy rajd dla nas wszystkich. Ja myślę, że to będzie ciekawe pod kątem zupełnie jednak nieznanych tras. Nie ukrywam, że dla mnie też po trzech przejazdach troszkę by się chciało więcej wiedzieć o trasie, ale myślę, że trasa jest ciekawa, bo po tych przejazdach mogę powiedzieć, że wcale nie jest tak miękka, jak spodziewaliśmy się, ale na pewno nie jest to rajd polski, jeżeli chodzi o twardość trasy. Także tu kolejność startowa ma znaczenie. No, nie ukrywam, że jestem trochę rozżalony, że jestem aż dziewiąty na starcie, bo chyba na rajdzie polskim udowodniłem, jak szybko potrafię jeździć i jaką powinienem mieć kolejność startową. Także no, ja się będę starał, że się jechać jak najszybciej potrafię, ale boję się, że możemy troszkę za dużo strat ponieść do S2000 na tej pierwszej pętelce, a później jest i tak lepiej dla tych małych samochodów, jak jest się dziurawo, jak jest grząsko, bo one naprawdę pięknie jadą. Ale wcale się nie poddajemy, myślę, że będziemy starali się jechać jak najszybciej potrafimy i oczywiście twardo mówimy, że walczymy o zwycięstwo. No to rzeczywiście, kiedy zrobiły się różnice po 0,2 sekundy między Brianem a Antonem i między nami a Michałem, wiedziałem, że będzie bardzo prawdziwa i ciężka walka. No cóż, jest taki moment, kiedy musisz jechać na 100% i wytrzymać ciśnienie. Nam się to udało. Szkoda, że Anton odpadł, bo należało mu się to drugie miejsce, a może i pierwsze. Także myślę, że piękna walka, kibicom się podobało, nam też. Gratulacje, dzięki. Dziękuję, cześć.